Maszyny rolnicze to złożone systemy, w których każdy podzespół odgrywa kluczową rolę. Jednym z nieodzownych elementów większości tych maszyn jest wał doprawiający, spełniający istotne zadania w uprawie. Z tego względu musi być on dobrany z uwzględnieniem wielu czynników, w tym rodzaju gleby, na której będzie pracować urządzenie oraz pożądanych efektów uprawowych. W tym odcinku omówimy różne rodzaje wałów doprawiających, aby pomóc Ci dostosować maszynę rolniczą Rolmaco do konkretnych potrzeb. Wały doprawiające Rolmaco pomagają w obróbce ziemi, przygotowaniu przedsiew, uprawie pożniwnej oraz wielu innych operacjach rolniczych. Są one stosowane do kruszenia, wyrównywania i zagęszczania powierzchni gleby. Wybór odpowiedniego wału doprawiającego zależy od kilku czynników. Oto kilka wskazówek, jak wybrać właściwy wał doprawiający do maszyn uprawowych. Rodzaj gleby. Różne typy gleb wymagają odmiennych wałów. Na przykład dla gleb ciężkich i gliniastych może być wymagany wał o masywniejszym i mocniejszym profilu w porównaniu z glebami lekkimi lub piaszczystymi. Zastosowanie. Upewnij się, że wiesz, jakie operacje chcesz wykonać maszyną uprawową, czy będzie to przygotowanie pola do siewu, czy raczej pracę na ściernisku. Udźwig ciągnika. Upewnij się, że Twój ciągnik ma wystarczającą siłę, aby podnieść wybrany wał doprawiający wraz z maszyną zawieszaną. Wagi poszczególnych wałów mogą znacznie się od siebie różnić. Jakość i trwałość. Wybierz wały wykonane z trwałych materiałów, które są odporne na kamienie, jeżeli występują, i zużycie. Cena. Oczywiście budżet będzie miał wpływ na Twoją decyzję. Pamiętaj jednak, że najtańsza opcja nie zawsze jest najlepsza pod względem jakości i wydajności. Dostępność części zamiennych. Wybierając wał doprawiający, warto również sprawdzić, czy dla danego modelu dostępne są części zamienne. Może to być kluczowe w przypadku konieczności naprawy w przyszłości. Opinie i rekomendacje. Poszukaj opinii innych rolników lub specjalistów w branży dotyczących konkretnych marek i modeli wałów doprawiających. Może to pomóc w podjęciu świadomej decyzji. Oto korzyści wynikające z użycia wałów doprawiających. Poprawa struktury gleby poprzez rozdrabnianie i zagęszczanie. Niwelowanie nierówności terenu. Zapewnienie lepszego kontaktu nasion lub sadzonek z glebą. Redukcja erozji ziemi. Poprawa efektywności prac uprawowych. A teraz przejdźmy już do samych wałów, wybranych rodzajów i ich przeznaczenia. Wał rurowy. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem oferowanym standardowo w większości maszyn rolniczych jest wał rurowy. Ten typ najlepiej spisuje się na glebach lekkich i niezakamienionych w warunkach suchych. Dość dobrze w takich warunkach utrzymuje głębokość pracy maszyny, jednocześnie pozostawiając ją stosunkowo luźną. Jego cechą jest również stosunkowo niewielka waga. Wał strunowy. Posiada lekką konstrukcję podobną do wału rurowego. Wyróżniają go grubościenne, ząbkowane lub gładkie płaskowniki, które służą do rozbijania grud ziemi, zagęszczania gleby i wyrównywania jej powierzchni. Dzięki swojej konstrukcji przeznaczony jest do pracy w różnych warunkach, zarówno na ziemiach lekkich, jak i ciężkich. Wał ten jest również bardzo lekki. Wał Packer. Jego budowa oraz spora masa, średnica ma znaczenie, biorąc pod uwagę opisywane typy wałów sprawiają, że dość dobrze kruszy on bryły ziemi, jednocześnie ją zagęszczając poprzez zęby, które mogą wciskać resztki roślinne w jej głąb. Niestety ten typ wału nie najlepiej sprawdza się na glebach lekkich, gdyż ze względu na dość dużą powierzchnię płaską potrafi pchać przed sobą ziemię, stawiając opór dla ciągnącego maszynę ciągnika. Wał Packer jest szczególnie polecany do gleb ciężkich, zakamienionych i mokrych, gdzie jego waga i konstrukcja są najbardziej skuteczne. Wał Crosskill. Wał Crosskill to rodzaj narzędzia stosowanego głównie w maszynach rolniczych przeznaczonych do przedsiewnej uprawy ziemi. Jego koła żeliwne posiadają kolce umożliwiające precyzyjne rozbijanie i rozdrabnianie największych grud ziemi. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze, dzięki temu nie powstaje na ziemi tak zwana skorupa. Nie jest zalecany do gleb lekkich i wilgotnych. Wał daszkowy V-Ring. Wał wykonany jest ze stalowych pierścieni V, kątownik. Zalecany jest do stosowania na glebach podatnych na zbrylanie. Kształt pierścieni bardzo dobrze radzi sobie z kruszeniem silnie zbitych ziem czy ciężkich ziem, zarazem dobrze je zagęszczając, co korzystnie wpływa na podsiąg wody w glebie. Nadaje się zarówno do uprawy, jak i siewu. Wał teownikowy T-Ring. Dobrze sprawdza się na glebach gliniastych, zagęszczając ziemię pasami. Wał składający się z teowników tworzących pierścienie to niezastąpione narzędzie tam,
gdzie konieczne jest rozcięcie zalegających na polu brył. Wał ceownikowy U-Ring Rolmaco. Wał zbudowany z profili w kształcie litery C. Jego zaletą jest wypełnianie się glebą przestrzeni w profilu pierścienia, co chroni go przed nadmiernym kontaktem z ziemią i szybkim zużyciem. Można powiedzieć, że ziemia uprawia ziemię. W wersji tandem pierścienie zazębiają się i dają jeszcze lepszy efekt kruszenia przerzucanej gleby. Wał z pierścieni stalowych. Wał dyskowy zbudowany jest z zamkniętych, zespawanych parami stalowych talerzy z uzębionymi krawędziami roboczymi. Powstałe w ten sposób dyski mają średnicę 600 mm i są zamontowane na wspólnej osi. Aby wał się nie zapychał między pierścieniami, zamontowane są regulowane skrobaki. Dzięki wysokiej masie i wąskim krawędziom roboczym dysków, narzędzie to bardzo dobrze rozdrabnia glebę oraz wtórnie ją zagęszcza na dużą głębokość. Wał ten bardzo dobrze rozcina bryły i kruszy grudy oraz wciska kamienie w głąb ziemi. Wał oponowy. Wał oponowy stawia niskie opory toczenia. Idealnie pracuje na każdym rodzaju gleby. Od lekkich po ciężkie, wilgotne. Zapewnia równomiernie doskonałą nośność oraz ugniatanie, co w konsekwencji daje jednakowe wschody. W zależności od maszyny, wał ma zastosowanie wyłącznie uprawowe oraz w niektórych modelach maszyn Rolmaco, dodatkowo jako system transportowy maszyny podpartej na wale oponowym, co umożliwia zagregowanie maszyny z ciągnikiem o mniejszej mocy. Wał gumowy. Jak sugeruje nazwa, jest zbudowany z gumowych elementów. Dzięki temu, że posiada rowki między pierścieniami, gleba jest zagęszczana w sposób pasowy, równolegle do kierunku pracy. Ten typ wału może pracować na ziemiach suchych, jak i wilgotnych. Jego duża masa pozwala na optymalne zagęszczenie gleby przed siewem, nawet w przypadku ziem ciężkich. Ugniata glebę w rzędy, tworząc bruzdy, które zapewniają idealne warunki pod siew. Wał sprężynowy. Wał składa się z pierścieni wykonanych z wysokogatunkowej stali sprężystej, utwardzonej powierzchniowo. Preferowany jest do użytkowania na glebach ciężkich. Wał dzięki swej sprężystości świetnie potrafi sam się czyścić i nie jest podatny na zaklejanie. Jego praca powoduje zagęszczenie głębszych warstw gleby. Dzięki gładkiej powierzchni pierścieni nie jest podatny na oklejanie się nawet na ziemiach wilgotnych i gliniastych. Wał pryzmatyczny Orion. Idealnie sprawdzi się jako wał przedsiewny lub posiewny, zapewnia użytkownikowi optymalne podłoże siewne. Drobna ziemia będzie znajdować się w warstwie siewnej, natomiast grube cząstki glebowe na wierzchu. Bardzo uniwersalny wał, który sprawdzi się również do prac polowych, takich jak uprawa międzyplonowa, kontrola omacnicy prosowianki przy uprawie kukurydzy, przywracanie żyzności gleby i stymulujące krzewienie, pobudzanie chwastów i samosiewów do kiełkowania przy pierwszych uprawach pożniwnych, aby zniszczyć je w następnym przejeździe, profesjonalna pielęgnacja użytków zielonych. Wał kolczasty Rolmaco. Składa się z dwóch równoległych wałów z kolcami, które pracują razem, aby lepiej przetwarzać glebę. Zęby na wałach służą do rozdrabniania brył ziemi, spulchniania jej struktury, mieszania resztek pożniwnych i tworzenia równomiernej powierzchni gleby. Istnieje możliwość regulacji głębokości pracy wałów względem siebie. Podsumujmy zatem dzisiejszy odcinek. W zależności od budowy wału, może on zagęszczać ziemię w głębszych lub płytszych warstwach profilu glebowego. Narzędzie może pracować na całej powierzchni ziemi, bądź pracować pasowo, czy też spełniać dodatkową rolę, docinając resztki roślin. Aby wybrać najodpowiedniejszy wał, trzeba poznać jego specyfikę. Dla gleby lekkiej i niezakamienionej, najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie wał rurowy. Natomiast w przypadku trudniejszych warunków, warto rozważyć wały Rolmaco takie jak crosskill czy pierścieniowe V-ring, U-ring, T-ring. Każde z wymienionych narzędzi ma swoje unikalne cechy, które sprawiają, że są one najlepsze dla określonych zadań i warunków. Przy wyborze wału doprawiającego powinno się zatem dokładniej przeanalizować powyższe opisy i dobrać rodzaj, który będzie najlepiej spełniał oczekiwania. Pamiętaj, że decyzja o doborze wału do maszyny rolniczej powinna być podjęta po zrozumieniu potrzeb konkretnego gospodarstwa rolnego, a także rodzaju gleby, na której będzie pracować dany sprzęt. Pamiętaj, że wał doprawiający Rolmaco jest inwestycją, która ma służyć przez wiele lat. Zastanów się nad swoimi konkretnymi potrzebami i wybierz model, który najlepiej je spełni. Jeśli masz wątpliwości, zasięgnij opinii u specjalistów Rolmaco lub dystrybutorów specjalizujących się w sprzęcie rolniczym. Oferta wałów Rolmaco zawiera wiele innych propozycji tych narzędzi do maszyn uprawowych, o których nie opowiedziałem w tym nagraniu. Zachęcam Was do odwiedzenia strony rolmaco.pl, gdzie na blogu znajdziecie jeszcze szerzej zgłębiony temat wałów doprawiających.
Podobają Ci się treści, które publikujemy? Chcesz zgłębić temat jeszcze bardziej już dziś? Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga dostępnego pod linkiem rolmako.pl/blog. Głównym celem Rolmako jest zapewnienie Twojego sukcesu w rolnictwie. Pragniemy dostarczyć Ci jak najwięcej wartościowej wiedzy na temat dostosowywania zabiegów agrotechnicznych do różnych czynników, takich jak rodzaj gleby, warunki klimatyczne oraz wytyczne wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Nasze artykuły są starannie opracowane, aby dostarczyć Ci kompleksowych informacji i praktycznych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć optymalne wyniki w Twojej działalności rolniczej. Nie zwlekaj dłużej, odwiedź nasz blog już teraz i pogłębiaj wiedzę, która przyczyni się do rozwoju Twojego gospodarstwa.